Anonymizer to ogólna nazwa narzędzia ukrywającego informacje o komputerze, jego adres IP lub użytkownika w sieci na zdalnym serwerze. Pierwotnie gra została opublikowana z otwartym klientem. Pozwoliło to naszym graczom na tworzenie modów, które sprawiły, że gra stała się jeszcze lepsza. Mody są świetne. Zegar przeładowania działa, kręgi na mapie, statystyki sesji i wiele innych rzeczy. Kiedyś były tylko modami, a teraz są już częścią gry. Mody dają nam informacje. Mogą również pokazać statystyki naszych wrogów i sojuszników w bitwie. Stosunek zwycięstw w panelu drużyn podczas bitwy pozwala lepiej ocenić oba zespoły i motywuje naszych graczy do rywalizacji, ale może też być źródłem toksycznego zachowania. Cierpią przez nie zwykli gracze i ci najlepsi, ponieważ wrogowie mogą skupić się na obu. Zwykle najpierw próbują zniszczyć graczy z dobrymi wynikami jako tych najgroźniejszych. Blogerzy, streamerzy, gracze ze słynnymi ksywkami mogą regularnie trafiać na tzw. łowców trofeów. Rezultat jest taki sam dla wszystkich. Nie da się po prostu grać. Dlatego wprowadzamy Anonymizer w World of Tanks, czyli funkcję zmieniającą pseudonimy w bitwie i ukrywającą dodatkowe informacje. Aby go użyć, zaznacz opcję Włącz anonimowość podczas bitwy w zakładce Gra w oknie ustawień. Domyślnie jest ona wyłączona. To Ty decydujesz, czy jej użyć. Anonymizer zamienia prawdziwy pseudonim gracza na wygenerowany losowo na ekranie ładowania bitwy, w panelach drużyn oraz w wiadomościach systemowych. Wygenerowany pseudonim nie pochodzi z szablonu i nie można domyślić się, że nie jest prawdziwy. Wszystko wygląda naturalnie i normalnie. Co do win ratio, gracze z włączonym anonimizerem wyświetleni są inaczej w modach. Na przykład nowi gracze, którzy rozegrali za mało bitew, aby widoczny był ich procent zwycięstw. Lub gracze bez żadnych informacji. Istnieją też inne opcje, ale ich prawdziwe pseudonimy pojawiają się w statystykach po bitwie. Warto zapamiętać, że anonimowość działa tylko w bitwie. Służy nam do walki z trollowaniem, dręczeniem i śledzeniem na polu bitwy. Anonymizer pomoże nam pozbyć się tych zachowań. Program działa we wszystkich typach bitew losowych, rankingowych, w linii frontu, w trybach okresowych i w wydarzeniach, ale będzie wyłączony w bitwach turniejowych, pokoju szkoleniowym, podczas szkolenia na mapie globalnej i w trybie twierdzy. Grając w Plutonie, a zwłaszcza w dynamicznym Plutonie stworzonym w bitwie z nieznanymi graczami, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Członkowie Plutonu zobaczą swoje prawdziwe ksywki. Jeżeli anonimowość jest dla Ciebie bardzo ważna, zalecamy ostrożny wybór przyszłych towarzyszy broni. Anonymizer zmienia Twoją ksywkę w bitwie. Ukrywa Cię przed znajomymi, wrogami i może zachęcić Cię do złamania zasad, ale nie uchroni Cię przed konsekwencjami. Serwer będzie wiedział. Nie zapominaj o tym. Anonymizer nie będzie walczyć za Ciebie i nie poprawi Twojej gry. Ale w niektórych przypadkach uprzyjemni rozgrywkę, uchroni Cię przed niepożądaną uwagą i pozwoli skupić się na grze, a nie na czyjejś opinii.